setną rocznicę śmierci Chopina odbyła się w Warszawie uroczysta akademia, na którą przybył prezydent Rzeczypospolitej. Pierwszy przemówił przewodniczący Komitetu Roku Chopinowskiego, premier Cyrankiewicz. Następnie głos zabrał znakomity pianista radziecki, profesor Lew Oborin. W czasie uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom 4. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Pierwszą nagrodę otrzymały pianistka radziecka Bella Dawidowicz i Polka Halina Czerny-Stefańska. Triumf radzieckiej i polskiej szkoły pianistycznej jest wynikiem opieki rządów obydwu państw nad sztuką i młodymi talentami. W Muzeum Narodowym na fortepianie, na którym niegdyś grał Chopin, Halina Czerny-Stefańska wykonała fantazję impromptu. Szóstą rocznicę bitwy pod Lenino odbyły się doroczne marsze szlakami zwycięstw. Uczestnicy marszów złożyli wieńce u stóp pomnika żołnierzy radzieckich poległych w walce o wyzwolenie Warszawy. Na starcie w różnych punktach stolicy stanęło przeszło 17 tysięcy zawodników. Chłopcy ze SP pokazali, że równie dobrze maszerują, jak pracują. W doskonałej formie drużyny przybyły na metę. Tegoroczna kampania cukrownicza przyniesie 760 tysięcy ton cukru. Nasze plantacje buraczane dostarczyły w tym roku olbrzymich ilości surowca. Urodzaj przekroczył wszelkie oczekiwania. W majątku państwowym Kobylniki po raz pierwszy zastosowano mechaniczną kopaczkę krajowej konstrukcji. Przed wojną spożycie cukru w Polsce wynosiło 11 kg rocznie na osobę. W tym roku spożycie wynosi już 15 kg. W roku 1950 na każdego z nas wypadnie po 20 kg, a jeszcze przeszło 250 tysięcy ton pozostanie na eksport. Cukrownia w Pruszwicy pracuje na 3 zmiany, dniem i nocą. Będziemy mieli pod dostatkiem kryształu i kostek, karmelków i cukierków. A za cukier eksportowy otrzymamy z zagranicy maszyny i obrabiarki dla przemysłu i rolnictwa. Pierwszą elektrownią, która wykonała plan 3-letni, są Sząbierki na Śląsku. Liczne zakłady przemysłowe otrzymają dzięki temu dodatkowe ilości energii elektrycznej, zwiększą swą produkcję. W
Pracownicy elektrowni zobowiązali się i przeprowadzili w rekordowym czasie remont największej w tym zakładzie turbiny. Dzięki wzorowej postawie i zespołowej pracy załogi, elektrownia w Sząbierkach zameldowała o wykonaniu planu trzyletniego już na 3 miesiące przed terminem. Co to, pali się? Cóż to za ruch i rwetes we wsi Baboszewo pod Płońskiem? To do wsi przyjechało kino objazdowe. Dzieciarnia obległa samochód filmu polskiego. Coście nam przywieźli, mili goście. Świetną komedię radziecką, świat się śmieje. Nie pchajcie się, dzieci, starczy biletów dla wszystkich. Wesoło było, prawda? Na ulice i place Berlina wyszły wielotysięczne tłumy. Obywatele Niemieckiej Republiki Demokratycznej manifestują wolę pokoju. Pragną żyć w przyjaźni z miłującymi pokój narodami. Pragną żyć w przyjaźni z narodem polskim. Dla nich granica na Odrze i Nysie jest granicą pokoju. Utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej jest punktem zwrotnym w dziejach Europy. Tłumy wiernych wzięły udział w dorocznej pielgrzymce na Świętą Górę w Olomuńcu. W starej katedrze odprawiano modły na intencje pokoju. Minister zdrowia ksiądz Plojhar wezwał duchowieństwo i lud czechosłowacki do czynnej walki o pokój i do współpracy z demokratycznym rządem ludowym. Do zebranych przemówił również brazylijski pisarz postępowy Jorge Amado, członek Światowego Komitetu Obrońców Pokoju. Cały naród czechosłowacki, partyjni i bezpartyjni, wierzący i niewierzący, jednoczą się we wspólnym froncie walki o postęp, demokrację i pokój. Donbas. Wielki ośrodek radzieckiego przemysłu węglowego, zniszczony przez hitlerowców, odbudowany ofiarnym trudem robotników i górników Ukrainy Radzieckiej. Znów ruszyły kopalnie, zaopatrzone w najbardziej nowoczesny sprzęt górniczy. Wysoki stopień mechanizacji osiągnęła kopalnia numer 9. Goście z innych kopalń, przodownicy pracy, oglądają nowe mechanizmy kombajnów węglowych. Praca zakończona. Górnicy pracują pod ziemią, bez słońca.
ten niedobór wyrówna naświetlanie lampami kwarcowymi na tak zwanej linii słońca. Oto jeszcze jeden przejaw głębokiej troski państwa radzieckiego o człowieka.